Z księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce, i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, i wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia, i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło, ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze z martwych wstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym z martwych wstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierci druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony, i wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. A zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. A diabła, który ich zwodzi, Wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.